Zadanie 33 za 5 punktów z egzaminu gimnazjalnego 2003. Na miejscu dawnego skrzyżowania postanowiono wybudować rondo, którego wymiary w metrach podane są na rysunku. Oblicz, na jakiej powierzchni trzeba wylać asfalt, obszar zacieniowany na rysunku. W swoich obliczeniach za pi wstaw 22 przez 7 zapisz obliczenia. Przyjrzyj się rysunkowi. Całe rondo ma średnicę równą 28 metrów. Szerokość jezdni 7 metrów. Nas będą interesowały na samym początku dwa promienie. Promień dużego koła, czyli 28 podzielić na 2, to jest 14 metrów. Oraz promień mały, czyli promień małego koła, który obliczymy w następujący sposób. Od dużego promienia, który już jest 14 metrów, odejmiemy szerokość jezdni, czyli 7 i wyjdzie nam po prostu 7 metrów. Zadanie polega na zauważeniu pewnej informacji. Aby obliczyć pole asfaltu, czyli pole szare na naszym rysunku, należy od dużego koła odjąć małe koło. Widzisz? Zatem od pola dużego koła odejmujemy małe koło i to będzie już nasz szukany wynik. Oczywiście musimy najpierw obliczyć pole duże i pole małe. Liczymy pole duże, pole dużego koła, pi razy r duże do kwadratu. R duże już mamy, 14 metrów, więc tutaj wstawiamy 14 metrów. Pi razy 14 do kwadratu, 196 pi. Pole małe, wzór jest identyczny, pi r kwadrat, tylko że zamiast r wstawimy mniejszy promień, czyli pi razy 7 do kwadratu. 7 razy 7, 49 pi. Dążymy cały czas do obliczenia tej oto różnicy. Od dużego pola odejmujemy małe pole, widzisz? Od dużego pola odejmujemy małe. Po odjęciu otrzymujemy 147 pi. W treści możemy zamiast pi wstawić 22 siódme, co właśnie teraz czynimy. Zamiast pi wstawiamy pewne przybliżenie. Tutaj liczby się skracają na 7, 7 na 7, 1, 147 na 7, 21. Teraz 21 razy 22, wymnażamy pisemnie, 462 metry kwadratowe. To jest szukana nasza powierzchnia asfaltu. Odpowiedź. Asfalt trzeba wylać na powierzchni 462 metrów kwadratowych.